A grę z tego tematu rozpoczynają panowie Marek Kurkowski i pan Jacek Miklasiński. Pan Marek mieszka w Warszawie, z wykształcenia jest filozofem. I z usposobienia i z zajęcia też. Też. A pan Jacek Miklasiński jest z wykształcenia historykiem. Tak. I w ankiecie pan swojej napisał, że jest pan nauczycielem. Tak, rozumiem, nauczyciel. Że uczy pan historii. Również informatyki. Historyk uczy informatyki? Zdarzają się takie przypadki. Proszę nałożyć słuchawki. Rozpoczynamy pojedynek. Zasady takie same, jak panowie przed chwilą obserwowali. Słychać mnie? Tak. A więc zaczynamy. Czytam pierwsze pytanie. Ludwig van Beethoven, postać z pogranicza klasycyzmu i romantyzmu, po raz pierwszy z taką mocą uwypuklił w muzyce kontrast i konflikt. Jego utwory pulsują nieznaną wcześniej energią. Beethoven ogromnie rozwinął sztukę przetwarzania tematu. W jego ulubionej formie, formie tematu z wariacjami, jedna melodia czasem kilkadziesiąt razy zmienia swój charakter. Na temat walca Antona Diabelego Beethoven skomponował cykl wariacji fortepianowych. Ile skomponował wariacji na temat tej jednej melodii, pan Marek? Dostał zamówienie na jedną wariację, ale skomponował 33. Wspaniała odpowiedź. I pan Jacek? 33? Tak. Panie Jacku, a dlaczego zabrzmiał taki znak zapytania? 33? Musiałem się zastanowić. I pierwsze pytanie, któremu towarzyszyć będzie i fragment filmowy, no i oczywiście muzyka. Po wysłuchaniu proszę dokładnie rozpoznać ten utwór. Proszę o film. Panie Jacku, proszę. No, wydaje mi się, że jest to drugi koncert fortepianowy. Niestety nie. I pan Marek? Mam trochę problem. To był wyraźnie drugi temat któregoś z pierwszych koncertów fortepianowych, ale którego to nie wiem i będę musiał strzelać drugiego. Obaj strzelili panowie źle, bo był to trzeci koncert fortepianowy C-moll. Czyli mają panowie po jednym błędzie. Czytam następne pytanie. W którym utworze Beethoven wykorzystał melodię hymnu angielskiego Boże chroń króla, panie Marku? A są aż dwa utwory. To jest cykl wariacji fortepianowych na ten temat i przede wszystkim jest w finałowej fudze z zwycięstwa Wellingtona, czyli bitwy pod Wittorią. Tak, bardzo dobra odpowiedź. I pan Jacek? To była tak zwana symfonia zwycięska, zwycięstwo Wellingtona albo bitwa pod Wittorią. Tak, dziękuję, dobra odpowiedź. I drugie pytanie związane z muzyką. Proszę popatrzeć, posłuchać, a następnie powiedzieć, który utwór Beethovena zawiera taki właśnie epizod. Proszę o film. Pan Jacek odpowiada? O, no nie mam pewności, ale być może jest to trzecia symfonia. Nie, niestety. Siódma symfonia. A. Pan Marek? Siódma symfonia. Bardzo dobra odpowiedź. Dziękuję. Panie Jacku, szkoda, że już na czwartym pytaniu się... A, no ja też bardzo żałuję. Żegnamy pana brawami. Dziękuję. Panie Marku, zwycięstwo było rzeczywiście bardzo szybkie. No, przykro mi, bo to stary mój przyjaciel jest. Mieszkaliśmy razem w akademiku. I po tylu latach spotkali się panowie po raz pierwszy. No, po raz pierwszy na eliminacjach, a to drugie spotkanie. No to rzeczywiście jest to dodatkowa przykrość. Panie Marku, czy mam coś przypomnieć?
Nie, dwaj, nic. No więc nic nie przypominam. Pierwsze pytanie jest pana redaktora Ekiel. Po śmierci ojca Beethoven przez długi czas utrzymywał swoich dwóch młodszych braci, a potem nawet kiedy już usamodzielnili się, uważał, że ma prawo ingerować w ich życie i narzucać im jakieś zasady postępowania. Na tym tle dochodziło do ostrych kłótni, nawet do rękoczynów. Odnosił się Beethoven z nienawiścią do obydwu swoich bratowych i nazywał je słowem, które biografowie wstydzą się powtórzyć. Kto w takim razie odziedziczył prawie cały majątek po śmierci Beethovena? Więc bratanek Beethovena, syn średniego z braci, którzy przeżyli, nosząc to samo imię, co on, Karl. Tak jest, bardzo dobrze. Niekiedy kompozytorzy nie lubią nadmiernej popularności swoich niektórych kompozycji. Kiedy Beethoven dowiedział się, że zostało wykonane zresztą znakomite jego dzieło, powiedział: napisałem przecież lepsze rzeczy. A było to dzieło bliskie Beethovenowi, napisane w 1802 roku i związane z postacią, którą on kochał i która jego kochała. Myślę, że chodzi o sonatę księżycową, tak zwaną, drugą z opusu 27, sonatę quasi fantazję. Rzeczywiście mam wrażenie, że Beethoven napisał lepsze rzeczy mimo niezwykłej popularności tego utworu. Znakomicie, jeśli chodzi o trafną odpowiedź. Co do wartości, pozostawmy to na uboczu. I pan redaktor Hańczyk. W jakiej formie zbudowana jest ostatnia część ostatniej z fortepianowych sonat Beethovena, sonaty c-moll op. 111. Temat z wariacjami. Bardzo słusznie. Jeżeli już mówiliśmy o sonacie księżycowej, ten tytuł zrósł się z tym słynnym utworem, ale Beethoven nie wymyślił tego tytułu. Ten tytuł wymyślił ktoś inny, ponieważ początek tej sonaty przypominał mu światło księżyca na falach jeziora czterech kantonów w Lucernie. Kto wymyślił ten tytuł, kim był i jak się nazywał? Ludwik Rellstab, znany krytyk muzyczny. I poeta. Bardzo dobrze, wystarczająco. Już dwukrotnie pojawił się temat wariacji, bo pierwsze pytanie dotyczyło. Jak wiemy, Beethoven był mistrzem formy wariacji. Między tymi utworami znajdują się dwie kompozycje napisane na temat bardzo popularnych wtedy oper Paisiella i Mozarta. Ciekawa rzecz, że te same tematy wykorzystał Paganini, a odniesieniu do Mozarta Chopin. Jakie to są wariacje Beethovena? Nel cor più non mi sento na fortepian i na dwa oboje i rożek angielski, wariacji na temat Mozarta, La ci darem la mano. Znakomicie, bardzo dobrze. Komu dedykował Beethoven jedną z najsłynniejszych swoich sonat fortepianowych, sonatę C-dur op. 53? Hrabiemu Waldsteinowi oczywiście, stąd nazwa waldsteinowska. Słynny choreograf zamówił Beethovena muzykę do baletu, który chciał stworzyć, pod tytułem Twory Prometeusza. Prometeusz tworzy dwie istoty ludzkie, jedną żeńską, jedną męską i próbuje je ożywić za pomocą ognia, który wykradł bogom, ale te istoty poruszają się sztywno i jakoś tak niemrawo. Ożywia je dopiero muzyka. Taka jest treść tego baletu. Scenariusz i choreografię do muzyki Beethovena stworzył słynny choreograf włoski. Jak się nazywał? Salvatore Vigano. Tak jest. Beethoven niekiedy opracowywał swoje utwory na inne instrumenty. Tak uczynił z trzema triami z lat 1792-97. Trio na smyczki op. 3, serenada op. 8 i trio na flet, skrzypce i altówkę op. 25.
Opracował je na trzy różne solowe instrumenty z fortepianem. Proszę mi wymienić chociaż jedną taką kompozycję w odniesieniu do oryginału. A żebym nie pomylił, były to utwory... Proszę jedną tylko. Na flet, altówkę i wiolonczelem z fortepianem, ale... Serenada op. 8 była przeniesiona na flet z fortepianem. Nie, op. 8, tylko Serenada op. 25 była przeniesiona na flet z fortepianem. Dobrze, wystarczy, wystarczy. Serenada na altówkę, prawda, op. 8 i na wiolonczele sonata, prawda, op. 3. Panie Marku, ostatnie pytanie drugiego etapu. Do najsłynniejszych dzieł Beethovena należy Wielka Msza Uroczysta, Missa Solemnis w tonacji D-dur. Ale Beethoven skomponował także drugą mszę, a właściwie w kolejności pierwszą, oznaczoną liczbą opusową 86 i nazwaną Missa Celebre, chociaż wcale właśnie tak bardzo znana i sławna ona nie jest. W jakiej tonacji utrzymana jest ten utwór? Cedur. Bardzo dobrze.